No i właśnie wystartowałem, jest godzina 17.30. Mam 45 minut do zachodu słońca. Aczkolwiek jest dosyć tak ponuro, pochmurnie, ze względu na to, że od strony zachodu są chmury. No i słońce jest zakryte za chmurami. Wiatr około 5, 6, 7 metrów na sekundę, porywy. Najważniejsze chociaż chwilę polatać, tak żeby mieć możliwość poćwiczenia, wlatania się i ten nalot mieć zrobiony. W przyszłości myślę zrobić uprawnienia na trajkę, później na tandemy. Także w miarę możliwości latam jak najczęściej. Aktualnie 80 km na godzinę z wiatrem. Widać po elektrowni w Kozienicach, jak ten dym się ściele. Wiatr według ICM-u miał być na wysokości 600 metrów, już słaby. Ten silniejszy wiatr szedł dołem. Ciekawy jestem, czy dojdę chmur. Chmury miały być na 800 metrach. Na pewno pod chmurami będzie bardziej kopało. Za 20 minut słońce już całkiem zajdzie za horyzont. Aczkolwiek jest na tyle ciemno, że go w ogóle nie widać. Moja wysokość aktualnie 488 metrów nad poziomem gruntu. I cały czas w mleku. Staram się wyjść z tej inwersji, ale nie wiem, czy mi się uda. Do jakiej wysokości ta inwersja jest? 22 na godzinę. Wiatr GPS pokazuje mi w tej chwili 27 km na godzinę. Tutaj wiaterek jest naprawdę bardzo spokojny. Cisza w powietrzu. To jest masełko. Cały czas jestem w chmurze. Jest 14 października 2022 roku. Godzina 17.52. Cały czas pilnuję wznoszenia, mam 1 metr na sekundę. 752 metry w tej chwili. Jestem nad brzuchą. Słońce zachodzi, aczkolwiek w ogóle nie widać, żeby zachodziło. Robi się tylko ciemniej. No dzisiaj z filmowania będą nici, bo nic nie zobaczycie.
Ja widzę mleko, a na nagraniu o tej porze praktycznie będzie kiepsko. 846 metrów nad gruntem. 900 metrów nad gruntem, 1060 nad poziomem morza. A końca inwersji jak nie było widać, tak nie widać. W wodach rzeki Radomki odbija się zachodzące słońce, które gdzieś tam się wydostaje za chmur. Cały czas w mleku. Zobaczę sobie, żeby być bezpiecznym, czy czasem tutaj w mojej okolicy nic nie leci. Patrzę na fly radar, jest pusto. 990 metrów. 999. 1000 metrów, moi drodzy. 1005. Wyżej się nie wspinam. Zgłosiłem do FIS-u tylko tą wysokość, także nie ma sensu dalej lecieć. A zaraz trzeba lądować. Także lecę pod wiatr, a później będę leciał z wiatrem, tak żeby być szybciej na ziemi. Spójrzmy na elektrownię z 1000 metrów. Tak, moi drodzy, wygląda elektrownia w Kozienicach we mgle z 1000 metrów. A tak wygląda brzuza z 1000 metrów. Jest godzina 18. Szykuję się powoli do lądowania. Spróbujemy zejść delikatnie spiralą. Aktualnie mam 3 metry na sekundę w dół. Cztery metry na sekundę schodzenie. Pięć metrów na sekundę. Sześć metrów na sekundę. Minus siedem metrów na sekundę. Jestem na 600 metrach. Można sobie poćwiczyć delikatne, spokojne figury. Wysokość nam daje tą możliwość. Głowaczów już jest rozświetlony. Brzuza jeszcze tonie w ciemnościach. Spójrzcie na głowaczów. Wchodzę do lądowania ze względu na to, że tutaj jeszcze jest w miarę widno, ale na dole już będzie ciemniej. No i tutaj czuję już na 300 metrach, że ten wiatr jest znacznie mocniejszy. Zaczyna już szarpać, czyli ICM nie kłamał. Moja prędkość z wiatrem 80 na godzinę. Znowu ze dwie zwitki zrobię. Silnik wyłączony, delikatne lądowanie, nawet nie jest mokro, podbiegniemy sobie. O. I praktycznie przy rękawie, jest bajkowo, aczkolwiek nic nie było widać, ale chwile spędzone w powietrzu dają
radość przewietrzają przede wszystkim głowę. Człowiek odstresowuje się. A tego w dzisiejszych czasach nam jest potrzeba.